I believe that this nation should commit itself. W tym odcinku serii Po wojnie opowiem wam historię sobowtóra Saddama Husajna. Mikhalef Ramadan Abu Salih al-Kadimi przez 17 lat był dublerem bezwzględnego dyktatora. Jak dostał tę pracę, a także jak wyglądała jego codzienność i dlaczego zdecydował się w 1997 roku uciec do Stanów Zjednoczonych, o tym w tym odcinku serii Po wojnie. O tym, jak bardzo jest podobny do Saddama Husajna, Mikhalef dowiedział się na początku lat 70., kiedy jeden z jego przyjaciół pokazał mu gazetę ze zdjęciem przyszłego dyktatora w towarzystwie prezydenta Iraku Ahmada Hassana al-Bakra. Podobieństwo faktycznie było uderzające, choć na ten moment służyło jedynie żartom jego kolegów. Ojciec jego przyszłej żony omal nie zemdlał, kiedy zobaczył go po raz pierwszy, ponieważ w przeszłości był członkiem irackiej partii komunistycznej, która tworzyła koalicję z partią Baas. Doskonale wiedział więc, jak wygląda Saddam Husajn. W kolejnych latach, kiedy przyszły dyktator zdobywał kolejnych zwolenników Mikhalefowi, coraz częściej zdarzały się sytuacje, gdy obcy mu ludzie zaczepiali go na ulicy i podawali mu rękę. W 1953 roku z połączenia Partii Odrodzenia Arabskiego oraz Syryjskiej Arabskiej Partii Socjalistycznej powstała panarabska partia Baas. Jej głównym hasłem było utworzenie jednego państwa dla wszystkich Arabów. Początkowo partia nawiązywała do tradycji socjalistycznych. W 1966 roku doszło w niej do wewnętrznych podziałów, czego efektem było powstanie dwóch odłamów, syryjskiego i irackiego. Siedziba tego drugiego mieściła się w Bagdadzie. W 1968 roku Saddam Husajn przeprowadził kolumnę czołgów na Pałac Prezydencki, dzięki czemu socjaliści objęli władzę. Urząd prezydenta i premiera objął wtedy Ahmad Hassan al-Bakr, czyli daleki krewny matki Saddama Husajna. Husajn po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej pod koniec 1969 roku, kiedy został wybrany na członka Rady Dowództwa Rewolucji, czyli irackiego organu władzy wykonawczej. Otrzymał też stanowisko wiceprzewodniczącego Rady oraz zastępcy sekretarza generalnego partii Baas. Choć Irak składa się niemal w całości z ludności muzułmańskiej, to jego społeczeństwo było i jest podzielone na trzy odrębne odłamy etniczno-religijne – szyitów, sunnitów oraz Kurdów. Choć sunnici zawsze byli w zdecydowanej mniejszości, to właśnie oni piastowali najważniejsze stanowisko w państwie, czego najlepszym dowodem było dojście do władzy Saddama Husajna. Na początku 1977 roku iracki wywiad rozpoczął szeroko zakrojoną akcję poszukiwania wrogów politycznych reżimu. Do aresztu trafiły tysiące niewinnych ludzi. Za kratami byli torturowani, a niektórzy nawet zabijani. Akcją kierował Saddam Husajn. W lipcu 1979 roku Ahmad Hassan al-Bakr z powodu rzekomych problemów ze zdrowiem ustąpił ze stanowiska prezydenta Iraku. Bez jakichkolwiek demokratycznych procedur zastąpił go Husajn. Nowy przywódca kraju krwawo rozprawił się ze swoimi przeciwnikami. Wielu z nich oskarżonych zostało o zdradę kraju. Zgodnie z jego wolą zamordowanych zostało około 500 prominentnych polityków partii Baas. Nie był to jednak koniec czystek. Do więzień trafiały kolejne osoby. Mikhalef był tak podobny do dyktatora, że w sklepach zaczęto obsługiwać go poza kolejnością. Obcy ludzie, będąc obok niego, przestawali rozmawiać. Pod koniec 1979 roku do Mikhalefa zadzwoniła siostra mieszkająca w Bagdadzie. Jej mąż pracował w bagdadzkim ratuszu. Nieraz chwalił się, że jego szwagier jest podobny do Husajna. Kobieta poinformowała brata, że wkrótce spotka się z prezydentem. Następnego dnia, punktualnie o godzinie 11 przed jego mieszkaniem, pojawili się oficerowie Gwardii Republikańskiej, czyli osobiści ochroniarze Saddama Husajna. Rezydencja dyktatora mieściła się w ekskluzywnej dzielnicy znajdującej się w północno-zachodniej części Bagdadu. Na miejscu czekało na niego kilka osób. Wśród nich był m.in. Yasmin Ramadan al-Jazrawi, czyli dowódca uzbrojonych oddziałów partii Baas. Husajn z cygarem w ustach pojawił się kilka minut później. Razem z nim przyszedł jego 15-letni syn Uday.
Czy ja spoglądam w lustro? Zagaił dyktator. Michalew był potwornie zdenerwowany. Tymczasem prezydent zaczął wypytywać go o to, skąd pochodzi i czym zajmuje się na co dzień. Syn przywódcy Iraku stale przerywał im rozmowę, twierdząc, że Michalew nie jest podobny do ojca. Saddam przeprosił za zachowanie syna i złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Zostań moim sobowtórem. Michalew miał w jego imieniu wizytować szpitale, szkoły oraz odwiedzać ubogie dzielnice Bagdadu. Oferował mu też duże pieniądze. Michalew, nie mając wyboru, zgodził się na współpracę. Już kilka dni później zamieszkał razem z matką w luksusowym apartamencie w centrum Bagdadu. Tuż obok znajdowała się siedziba irackich tajnych służb. Przez pierwszych kilka miesięcy 1980 roku codziennie uczył się manier Saddama Husajna. Kurs odbywał się w Pałacu Prezydenckim i był trzymany w ścisłej tajemnicy przed światem. Michalew powiedział znajomym, że otrzymał pracę w Ministerstwie Edukacji. Prawdę znała jedynie jego najbliższa rodzina. Zajęcia przygotowujące do nowej roli prowadził doradca w kancelarii prezydenta i jednocześnie oficer tajnych służb Mohamed Kutajbi al-Dżenabi. Michalew uczył się, w jaki sposób dyktator się uśmiecha, chodzi, odpala ulubione cygara, a także jak podaje dłoń. Musiał też przytyć kilka kilogramów. Saddam czasem odwiedzał go podczas zajęć. Sprawdzał, jakie czyni postępy. Był dla niego bardzo miły. Prezydencki sobowtór nie mógł samodzielnie opuszczać miasta. Wychodząc z pałacu, musiał zakładać sztuczną brodę. Do prezydenckiej rezydencji był wożony specjalną limuzyną z przyciemnionymi szybami. Aby jeszcze mocniej upodobnić się do dyktatora, Michalew przeszedł operację plastyczną nosa oraz policzków. Wykonał ją specjalnie sprowadzony z Hanoweru chirurg Helmut Riedel. Salą operacyjną był jeden z pokojów w Pałacu Prezydenckim. Niemiec za wykonanie zabiegu zainkasował 250 tysięcy dolarów. Po raz pierwszy sobowtór Saddama Husajna wystąpił publicznie po prawie rocznym szkoleniu. W styczniu 1981 roku pojawił się w szpitalu w Al-Mansur. Na miejscu przywitał go personel szpitala wspólnie z chorymi dziećmi. W ciągu kilku kolejnych miesięcy sobowtór pojawił się w kilku innych placówkach medycznych, szkołach oraz zakładach pracy. Doskonale odnajdywał się w tej roli. Pewnego razu podczas wizyty w szpitalu wojskowym skrytykował lekarzy za złe traktowanie pacjentów. Napisały potem o tym wszystkie irackie gazety, a Saddam Husajn pękał z dumy. Doskonale wykorzystał to pod kątem propagandowym. W 1981 roku w związku z wojną z Iranem Michalew spotkał się m.in. z 2. Batalionem Piechoty, oznaczając 4 oficerów i 1 szeregowca. Wszędzie witany był z ogromnym entuzjazmem, co nieco krępowało odtwórcę roli Saddama. W końcu było to oszustwo. Jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, jak duże grozi mu niebezpieczeństwo. Zmieniło się to, kiedy podczas jednej z wizyt na linii frontu w 1983 roku został postrzelony w nogę przez 3 irańskich zamachowców. Rana była na tyle poważna, że w szpitalu pozostał jeszcze przez 3 tygodnie. Był niezwykle zaskoczony, gdy pewnego wieczoru odwiedził go otoczony tłumem ochroniarzy sam Saddam Husajn. Prezydent wręczył mu medal. Żona Michalewa regularnie informowała go o zbrodniach dokonywanych przez iracki reżim. Na ten moment jednak sobowtór Saddama Husajna nie był w stanie uwierzyć, że dyktator może mieć świadomość tego, jakich okrucieństw dopuszczają się jego służby. Michalew mógł bowiem liczyć na pomoc ze strony prezydenta. Husajn m.in. uwolnił syna jego przyjaciółki, który wcześniej został zatrzymany przez irackie służby. Skład obstawy sobowtóra był zawsze starannie dobierany. Zawsze ochraniały go osoby, które wcześniej nie miały z prezydentem zbyt wiele do czynienia i nie widziały go z bliska. Tymczasem w marcu 1982 roku prezydent zatrudnił kolejnego dublera, który również został poddany operacjom plastycznym. Jednak nie pełnił tej roli długo, ponieważ już w następnym roku został zabity podczas zamachów Al-Amara. Przed samochodem, którym przyjeżdżał, wybuchła bomba. Sobowtór zginął od kuli wystrzelonej przez jednego z zamachowców. Aby zdementować pogłoski o swojej śmierci, Husajn natychmiast wystąpił w telewizji i wygłosił przemówienie. Od tego momentu świat zaczął podejrzewać, że dyktator może mieć dublerów. Saddam postanowił więc, że przez pewien czas jego drugi sobowtór nie będzie pokazywać się publicznie. W
1983 roku w okolicach Mosulu samochód z Mikalefem w środku został ostrzelany przez kurdyjskich partyzantów. Kule trafiły m.in. prezydenckiego doradcę Mohameda. Sobowtór Saddama został wyciągnięty z auta, a następnie związany i przewieziony do kryjówki porywaczy. Kiedy zamachowcy zorientowali się, że nie jest to prawdziwy prezydent, skontaktowali się z Bagdadem, żądając $1 000 000 okupu. Iracki rząd nie chciał się jednak zgodzić na taką stawkę. Przez kolejnych 5 miesięcy ciągnęły się negocjacje. Równocześnie irackie wojsko oraz służby prowadziły poszukiwania prezydenckiego sobowtóra. Kiedy wydawało się, że cierpliwość porywaczy w końcu się skończy i Mikalef wkrótce zostanie zabity, obóz, w którym był przetrzymywany, został ostrzelany przez irackie odrzutowce. Samoloty celowały w namioty, od razu zabijając kilku porywaczy. To była rzeź. Wykorzystując to zamieszanie, Mikalowi udało się uciec. Błąkając się po pustyni, trafił na oddział irackich żołnierzy, którzy zabrali go do Bagdadu. Po tym zdarzeniu Saddam Hussein oraz jego dubler otrzymali jeszcze większą obstawę. Podczas wyjazdów prezydenta chroniły 3000 gwardzistów. Mikalef trafił na krótkie wakacje. Równocześnie Hussein zatrudnił kolejnego dublera. Został nim Nadar Rafi al-Ajili. Był on krewnym jednego z wysoko postawionych oficerów irackiej armii. Nowym opiekunem sobowtórów w kancelarii prezydenta został związany ze służbami Hashim Mushir. W 1985 roku żona Mikalefa w związku z porodem znalazła się w szpitalu. Choć prezydencki sobowtór, aby się z nią zobaczyć, założył sztuczną brodę oraz okulary, część personelu rozpoznała w nim prezydenta Iraku. Natychmiast pojawiły się więc plotki, że dyktator ma nieślubne dziecko. Tymczasem Mikalef coraz częściej uczestniczył w ważnych rządowych spotkaniach. Kilkuletnie doświadczenie zaczęło procentować. Odgrywając rolę prezydenta, stresował się już dużo mniej. Nadal jednak musiał się mieć na baczności. Podczas rządowego spotkania w jednym z posiłków, które zostały mu podane, znalazła się trucizna. Mikalef cudem uniknął śmierci. Uratowali go znakomici lekarze. Natomiast Saddam Hussein zrozumiał, że nigdzie nie może się czuć bezpiecznie. Od tego momentu, tuż przed posiłkiem, specjalnie wyznaczona osoba próbowała dań, które za chwilę miał zjeść prezydent. Z kolei Mikalef otrzymał od niego kolejny medal, podwyżkę oraz nowe mieszkanie. W 1985 roku Saddam wysłał swojego sobowtóra na spotkanie z przywódcą Patriotycznej Unii Kurdystanu Mohamedem Mahmudem al-Hosznawim. Mikalef miał za zadanie jedynie potwierdzać zdanie rządowych doradców, którzy razem z nim pojechali do Mosulu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy Kurd zaproponował rozmowę w cztery oczy przy szkockiej whisky. Przed kompletnym upiciem się uratowali go członkowie delegacji, wpraszając się do zamkniętego pokoju i mówiąc, że musi pilnie udać się do Bagdadu. To była praca w ciągłym stresie. W 1986 roku jeden z dublerów przywódcy Iraku zginął, gdy pod prezydencką limuzyną wybuchła bomba. W tym momencie dyktator mógł mieć już około 4 sobowtórów. Co jakiś czas do Mikalefa docierały informacje o morderstwach dokonywanych przez reżim. Były to też wieści o eksperymentach dokonywanych na ludziach w celu stworzenia doskonałej broni chemicznej. Po raz pierwszy Mikalef dowiedział się o niej w 1987 roku, kiedy to nieświadomy tego, z kim rozmawia naukowiec, zdał mu relację ze swoich badań. Był to czas, gdy irackie wojsko dokonywało aktów ludobójstwa na Kurdach. W masakrach ludności cywilnej ginęli nie tylko mężczyźni, ale też kobiety i dzieci. W 1988 roku żona Mikalefa związała się z partią komunistyczną. Uczestniczyła w spisku przeciwko dyktatorowi. Mikalef był przerażony, gdy Saddam Hussein zapytał go o tę sprawę. Prezydent dał mu jednak szansę. Powiedział mu, że może uratować żonę, jeżeli ta zdecyduje się opuścić szeregi komunistów. Tego wieczorem Mikalef wrzeszczał na swoją żonę wiele godzin. Robił to tak długo, aż w końcu kobieta ustąpiła. Wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Jednak kilka dni później, po powrocie do domu, Mikalef nie zastał ani żony, ani swoich dzieci. 4 dni później ich ciała zostały odnalezione w płytkim grobie na obrzeżach miasta. Przed śmiercią kobieta została zgwałcona, a dzieci okaleczone. Mikalef podejrzewał, że za zbrodnią stoją ludzie Udaja, czyli prezydenckiego syna. Tymczasem dyktator spotkał się ze swoim sobowtórem i obiecał mu, że poruszy niebo i ziemię, aby mordercy jego rodziny zostali złapani. Kilka tygodni później
Zatrzymany został rzekomy zabójca. Był nim drobny złodziejaszek. Zanim udało się go przesłuchać, popełnił samobójstwo. Michalew wiedział jednak, że to nie on był prawdziwym mordercą, a cała sprawa została w ten sposób zamieciona pod dywan. W tym samym czasie Saddam kontynuował swoje działania nastawione na eksterminację Kurdów. W ciągu 6 miesięcy zginęło 200 tysięcy ludzi. Drugie tyle osób przebywało w obozach koncentracyjnych. 3 na 4 kurdyjskie miejscowości zniknęły z powierzchni ziemi. Dyktator oskarżał o zbrodnie Irańczyków, ale nikt w to nie wierzył. Równocześnie 20 sierpnia 1988 roku zakończyła się iracko-irańska wojna. Opowiem o niej w osobnym odcinku serii Po wojnie. W tym samym czasie Michalew spotkał się z bratem swojej żony Latifem, który związany był z irackim ruchem komunistycznym. To on poinformował prezydenckiego sobowtóra, że za śmierć jego rodziny odpowiada osobisty ochroniarz Udaya. Twierdził, że Saddam Hussein również maczał w tym palce. Latif zaproponował Michalewowi współpracę. Prezydencki dubler zgodził się i już kilka dni później wziął udział w porwaniu ochroniarza. Zabójca został zamordowany, a nóż prosto w serce wbił mu sam Michalew. Do dopełnienia aktu zemsty pozostało jedynie zabicie syna dyktatora. W 1989 roku Michalew dowiedział się, że Udaj spotyka się z kochankami w apartamencie przyjaciela. Towarzyszyło mu wtedy zaledwie 2 ochroniarzy. Szybko poinformował o tym Latifa, który rozpoczął przygotowania do zabicia prezydenckiego syna. Próby zamachu dokonali Latif z 3 swoich przyjaciół. Najpierw, udając pijanych, odwrócili uwagę ochroniarzy, wbijając im nóż prosto w klatkę piersiową. Jednak kiedy wyważyli drzwi do apartamentu, okazało się, że w środku jest jeszcze 1 ochroniarz. Doszło do strzelaniny. 2 zamachowców zginęło na miejscu. Latifowi udało się uciec. Później okazało się, że i Udaj przeżył zamach. Irackie służby szybko ustaliły, że w zamachu uczestniczył Latif. Choć ludzie Saddama nie byli w stanie go odszukać, Michalew nawiązał z nim kontakt już w 1990 roku. Komunista planował kolejne zamachy. W przypadku próby zabójstwa Michalew miał krzyknąć kaktus, aby potencjalni zamachowcy zorientowali się, że mają do czynienia z sobowtórem. W 1990 roku podczas wizyty w Kuwejcie prezydencki dubler ponownie cudem uniknął śmierci. Bomba wybuchła tuż obok limuzyny, którą jechał. W szpitalu jeden z lekarzy zorientował się, że nie ma do czynienia z prawdziwym prezydentem. Równocześnie Michalew poznał też pielęgniarkę Sophie Hammett ze Stanów Zjednoczonych, pracującą w Czerwonym Półksiężycu, czyli filii Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. To ona namówiła go do ucieczki z kraju. Wspólnie z lekarzem zorganizowała mu transport podstawioną karetką do mieszkania, z którego miał zostać wywieziony za granicę. Michalew ukrywał się tam przez ponad miesiąc. Między nim a Sophie doszło do romansu. Pewnego dnia do domu, w którym przebywali, wpadli irascy żołnierze. Michalew trafił do więzienia. Opuścił celę dopiero po 3 tygodniach. Do swojej rezydencji zaprosił go nie kto inny jak Saddam Hussein. Dyktator był wściekły. Uważał, że jego sobowtór uciekł z powodu romansu z pielęgniarką. Saddam rozkazał sprowadzić Sophie Hammett do pałacu. Kobieta trafiła do strzeżonego przez całą dobę pokoju. Była regularnie gwałcona i bita. Straciła kilka zębów. W 1991 roku Saddam Hussein wszedł w otwarty konflikt z Białym Domem. Na Bagdad spadły amerykańskie bomby. Nadal trwały akty ludobójstwa dokonywane wobec Kurdów. W ciągu kilku miesięcy zginęło kolejnych 20 tysięcy osób. Ponad 500 000 ludzi schroniło się w górach kurdystańskich znajdujących się na granicy z Iranem. Tymczasem Latif wspólnie z Michalewem wpadli na pomysł, w jaki sposób uratować Sophie. Sobowtór Saddama dostarczył jej fiolkę z substancją, która doprowadziła do zatrucia pokarmowego. Następnie kobieta została wysłana do bagdadzkiego szpitala, gdzie była słabiej chroniona. Dzięki temu Latif w dość prosty sposób wyprowadził ją z budynku. Kilkanaście godzin później Sophie była już w Arabii Saudyjskiej. Michalew żył w ciągłym strachu. Bał się, że ktoś powiąże go ze sprawą ucieczki Sophie. Jednak Saddam nie przywiązywał do niej zbyt wielkiej wagi. Miał inne zmartwienia. Tylko w 1991 roku doszło do co najmniej kilku zamachów na jego życie. Zazwyczaj polegały one na ostrzelaniu prezydenckiej limuzyny. Ginęli ochroniarze, kierowcy
ale nie dyktator. Miał dużo szczęścia. W Basrze eksplodowała obok niego bomba, ale i tym razem Saddam wyszedł z zamachu cało. Irak w pierwszej połowie lat 90. był w bardzo złym stanie. Brakowało leków i podstawowych produktów do życia. Było to efektem m.in. sankcji nałożonych przez ONZ. Michalew otrzymał zadanie wizytowania szpitali. Tymczasem pod koniec 1993 roku Latif wpadł w ręce irackich służb. Agenci nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, ponieważ zatrzymali go pod innym nazwiskiem. Choć Latif całymi dniami był torturowany, nie wyjawił imion swoich współpracowników. Katom wymamrotał jedynie, że wkrótce Saddama zastąpi kaktus. Latif wkrótce miał zostać utopiony w kwasie siarkowym. Był to dość często stosowany wyrok śmierci w Iraku. Michalew ustalił, że jego szwagier zostanie przetransportowany do innego więzienia. Uznał, że to doskonały moment, aby spróbować go uwolnić. Ryzykując życie, skontaktował się z kurdyjskimi partyzantami. Aby zdobyć zaufanie ich przywódcy, opowiedział mu swoją historię, mówiąc, kim naprawdę jest. Poinformował go też o transporcie, którym oprócz Latifa mieli jechać również zatrzymani Kurdowie. Akcja odbicia więźniów odbyła się już następnego dnia. Latif ponownie był wolny, natomiast Michalew był w coraz większym niebezpieczeństwie. Udaj zaczął go podejrzewać o udział w spisku i zamachu na jego życie kilka lat wcześniej. Dlatego już w 1995 roku prezydencki sobowtór poprosił Brytyjczyków o pomoc w ucieczce. Pozostawił list w płaszczu jednego z członków zachodniej delegacji wizytującej Irak. Kilka dni później odezwali się do niego najpierw Brytyjczycy, a potem Amerykanie. Michalew zażądał nie tylko wsparcia w opuszczeniu ojczyzny, ale też pieniędzy na rozpoczęcie nowego życia za granicą. Obiecał też pomoc w zorganizowaniu zamachu na życie Saddama Husajna. Jednak zachodni wysłannicy nie byli zainteresowani zabiciem dyktatora. Amerykanie obawiali się, że wprowadzi to w Iraku niepotrzebny chaos. Amerykański szpieg, podający się za Louisa Wolfa, zaproponował Michalowi, aby został jego informatorem. W zamian obiecał pomoc w ucieczce z Iraku, jednak nie wcześniej niż w następnym roku. Michalew, nie mając innego wyjścia, zgodził się na taki układ. Potem, co najmniej raz w miesiącu, spotykał się z Amerykaninem, przekazując mu cenne wieści na temat życia dyktatora. To on przekazał Waszyngtonowi informację, że Irak pracuje nad wykorzystaniem wąglika. W grudniu 1996 roku miał miejsce kolejny zamach na Udaya Husajna. Jego Porsche zostało ostrzelane przez Latifa i jego ludzi. Kule trafiły Udaya co najmniej 20 razy. Syn dyktatora stał się kaleką. Był sparaliżowany od pasa w dół. W aucie był też Michalew, ale nic mu się nie stało. Uratował go udział w zamachu Latifa, który doskonale wiedział, jak go rozpoznać. W zamachu trafiony został też ochroniarz Udaya, który zapadł w śpiączkę. Od tego momentu syn Husajna był pod stałą opieką ochroniarzy 24 godziny na dobę. Po zamachu Michalew był przesłuchiwany przez irackie służby. Nie był jednak podejrzewany o współudział, dlatego został dość szybko zwolniony do domu. Udaj nadal pozostał szaleńcem. Zabijał ludzi bez powodu. Podczas wycieczki po mieście rozkazał porwać jedną z kobiet, aby potem spróbować zgwałcić ją w swojej rezydencji. Kiedy z powodu impotencji nie był w stanie tego zrobić, po prostu zastrzelił kobietę. W równie złym stanie psychicznym był też jego ojciec. Stał się paranoikiem. Podczas jednego ze spotkań ze swoim sobowtórem zaproponował zabieg odsysania tłuszczu. Michalew był zdecydowanie przeciwny, choć nie powiedział tego Saddamowi. Wiedział, że on również, aby wyglądać identycznie, musiałby poddać się temu zabiegowi. Kilka dni później ochroniarz, który został trafiony podczas zamachu, wybudził się ze śpiączki. Zaczął opowiadać, co konkretnie słyszał podczas całej akcji. Jego wersja wydarzeń była inna niż ta, którą przedstawiał prezydencki sobowtór. Dla Michalewa stało się więc jasne, że musi uciekać z Iraku. Michalew skontaktował się z Amerykanami. W ciągu kilku dni trafił do Mosulu, gdzie spotkał się z amerykańskim szpiegiem oraz Latifem, który również zdecydował się uciec z ojczyzny. Następnego dnia rano wspólnie z 20 kurdyjskimi partyzantami wyruszyli w kierunku granicy. Przekroczyli ją w centrum wojsk koalicyjnych, dużej bazie lotniczej z kompleksem biurowym w Zachu w Strefie Wyzwolonej. Stamtąd zostali zabrani do Turcji, a następnie do Stanów Zjednoczonych.
W nowym domu Michalew musiał zmienić nazwisko. Związał się też z Sofii. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.